Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jeżeli Trump wygrałby w 2024 roku, no to kto będzie zagrażał demokracji? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No jest takie pytanie, czy Trump będzie startował i czy Trump by wygrał. No jeżeli wygra, no są takie spekulacje. Jeden z autorów, taki no bardziej na prawo niż na lewo, związany z Instytutem Brookings Institute, which is no nie bardzo taki prawicowy, i napisał, że w zasadzie to będzie jeden wielki konstytucyjny kryzys. Także znowu już przyszykowywują bitwę i tłumaczą, że coś takiego spowodowałoby największy kryzys i największy walkę narodu, bratobójczą walkę od czasów wojny secesyjnej, czyli 1862-3, kiedy to się wszystko zaczęło. No to tam w sumie to chodziło o to, że republikańska północ napadła na południe demokratów. Demokraci to byli właściciele niewolników. Oni po prostu tylko w latach 1960, 100 lat po wojnie secesyjnej, wojnie odłączeniowej, zdecydowali się, że po prostu będą płacili czarnym, żeby na nich głosowali. To jest takie 180% zaowocowało, no bo te 12-13% społeczeństwa zawsze głosuje na demokratów już od 60-70 lat. No ale tak jakby się zastanowić, no to jednak to, co jest połowa Amerykanów, czyli demokraci, socjaliści, no i niestety 100% środków masowego przekazu ma takie spojrzenie. To Amerykanie normalni, republikanie, konserwatyści, czyli Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja, no mają przeciwko sobie radio, telewizję, uczelnie, no ostatnio to nawet i kościoły, ale politycy, wszyscy politycy po prostu rozdają kiełbasę, wszystkie kompanie, nawet finansowe, techniczne i platformy stoją po stronie lewactwa, robią ciężkie pieniądze. No ale to jest można powiedzieć podejście takie, że będzie wojna cywilna. No nie będzie wojny cywilnej, tego na pewno, no ale to jest duże uproszczenie, bo przygotowania do tego hochsztaplerstwa, oszukaństwa na 2024, no to już jest szykowane przez demokratów na dzień dzisiejszy. Ja filmik nagrywałem z roku 2020, kiedy były wybory, po wyborach, kiedy ludzie się szykowali. Miasta we wszystkich tych, szczególnie niebieskich, no niebieskie Stany to są te stany demokratów, socjalistów, no to tam w miastach za deskami obijali wystawy, bo wiedzieli, że po prostu demokraci przyjdą, bandy demokratów będą paliły. No ta cała Antifa to jest w sumie partia demokratów, cała Antifa to są socjaliści. Antifa, no to są niby antyfaszyści, czyli komuniści, to już od 100 lat po prostu komuniści zawsze byli komunistami, tyle tylko, że dzisiaj się nazwali antyfaszystami i nikt nie wspomina, że to są komuniści. No ale to Partia Demokratów, część Partii Demokratów to są komuniści, spora część demokratów to są socjaliści. Wszystkie te kobiety w kongresie, czyli jedna jest z Somalii, druga jest gdzieś tam z Indii. Aleksandra Ocasio-Cortez, półprzytomna, no to ona urodziła się w Ameryce, no ale w zasadzie to jest Portorykanka. Hardkorowi socjaliści jest partia, jest amerykańska partia socjalistyczna i ona jest pod skrzydłami demokratów. No bo w Ameryce są dwie partie, jest system dwupartyjny, ale w zasadzie to jest wewnętrzne koalicje. Partia socjalistów nigdy by nie uzyskała żadnego głosu
w Ameryce, a jeżeli jest pod auspicjami demokratów, no to ma około 12-15 głosów na 435, a w zasadzie na 222. Także to jest duża siła. Biden boi się tych progresywnych postępowców, socjalistów, dlatego robi to, co robi. No i szyby miałyby być rozbijane przez demokratów, nie przez republikanów. No i tak jak się posłucha to, co się działo przez ostatnie parę miesięcy, to jedną z pierwszych ustaw czy propozycji w kongresie to było to, żeby zmieniać metody głosowania. No, w Ameryce demokraci po prostu uwielbiają fałszerstwa, uwielbiają głosowanie kopertowe, uwielbiają głosowanie, przychodzenie bez dowodu osobistego. Dowód osobisty jest potrzebny, przepraszam, żeby kupić piwo w sklepie, żeby wejść do samolotu, żeby cokolwiek zrobić, no a nie jest potrzebne do głosowania. A głosowania kopertowe, no to już jest kompletna makabra. Koperty są wysyłane do ludzi, którzy dawno już tam nie mieszkają, którzy nawet umarli, są podrabiane, fałszowane. No i te propozycje były pchane w tym kierunku, że nigdy to nie miało szansy, żeby to zostało ustanowione prawem, no ale wszystko, co oni robili, no to będzie rozmowa w 2022 roku i 2024 roku, że wybory są nielegalne. Joe Biden z premedytacją wszystko ukrywał, no i środki masowego przekazu razem z nim wszystko ukrywał na temat tych wiadomości zawartych w jego idiotycznym komputerze. Hunter Biden, no to narkoman, ćpun kompletny, ma dziecko z prostytutką, zasnął kiedyś z kokainą na kolanach, no to jest po prostu degenerat do najwyższego stopnia, no i oddał swój laptop do reparacji, nie zapłacił tam za reparację, mógł zapłacić tam 75 czy 175 dolarów, zapomniał o tym, że zostawił, czy nie wrócił po to, a umowa jest taka, że jak ktoś nie odbierze takiego sprzętu tam przez 30 czy 60 dni, no to przepada na własność firmy, która reperowała, no i legalnie to wszystko przeszło łącznie z zawartością, no ale Joe Biden, no to od 50-60 lat, no to zawsze ma działanie we wszystkich oszukaństwach amerykańskich, no i został prezydentem. Ktoś jego tam wybrał. MSNBC i wielka kompania dała kontrakt 30 milionów dla Rachel Maddow. No ona nie jest tam Maddow, ona się nazywa Maddow, no ale to jest lesbijka, komunistka, histerycznie antytrumpowa, antykonserwatywna, no i dostała kontrakt po to, żeby po prostu katować znowu republikanów, katować Trumpa. No i taka jest dzisiejsza Ameryka. To jest nie chcą widzieć. Demokraci nie chcą widzieć rzeczywistości. Demokraci są zdziwieni, że 75%, 3/4 społeczeństwa amerykańskiego się martwi o przyszłość demokracji. No i sporo z tych socjalistycznych fachowców wścieka się, że to republikanie mówią, że obawiają się upadku demokracji, no ale nie zwraca uwagi przede wszystkim, że 25% demokratów też obawia się upadku demokracji na dzień dzisiejszy. No i demokraci są wściekli na to, że republikanie konserwatyści mogą powiedzieć, że się obawiają upadku demokracji, bo tylko demokraci mają takie prawo powiedzenia. No, tylko dlatego, że sobie wybrali tą nazwę, tylko dlatego, że mają kolor niebieski, a republikanie czerwony. No, dlaczego to się tak stało? No bo jak telewizja kolorowa wchodziła, no to flaga amerykańska ma trzy kolory. Biały, czerwony i niebieski. Biały, no to nie jest taki atrakcyjny, no to zostały dwa kolory podzielone dla partii. Jak były wybory, to przez pierwszy rok czy dwa
to różne stacje telewizyjne pokazywały kolory jednej partii, kolory drugiej partii, no ale w niektórych były odkręcone. No, demokraci zapierali się rękoma i nogami, żeby nie mieć komunistycznego koloru czerwonego. No i zostało to przez telewizję przyznane Partii Republikańskiej. No już takie te kolory zostały. Jak się posłucha innych jajogłowych socjalistów, demokratów, postępowych komunistów, niektórzy z nich to nawet byli doradcami Obamy, no to cisza. Oni mówią na wszelkie tematy, ale całe te oszukaństwo, hochsztaplerstwo na temat Rosji, no przez pięć lat środki masowego przekazu tłumaczyły Amerykanom, że Putin i Trump się zgadywali, że Putin ma haka na Trumpa, że tam są jakieś zdjęcia prostytutek sikających na Trumpa. Trump doskonale o tym wie. No, każdy normalny wie, że jadąc do Moskwy, no to tam nie można nic robić, bo w hotelach są kamery. Był taki numer, że Rosjanie zbudowali amerykańską ambasadę Amerykanom i posadzali tam, no to były w ścianach, to zaprojektowali takie można powiedzieć dźwiękowe nie tyle pomieszczenia, co przestrzeń powietrzną, którą później używali do mikrofonów. Także Amerykanie wiedzą, co Ruscy mogą zrobić. Amerykanie nigdy nie wysyłali homoseksualistów do Moskwy, no bo za każdym razem, kiedy tam wysyłali, no to homoseksualiści byli najłatwiejsi do zaszantażowania i zdradzenia swojego kraju. No teraz już nie ma tego zastraszenia i zdradzenia, no ale przez dziesiątki, setki lat to wywiad, kontrwywiad nie chciał mieć właśnie tego rodzaju ludzi w swoich szeregach. Także Trump nie robiłby tego, co lewacy mówili przez 5 lat. Nikt z lewej strony nie mówił o Ministerstwie Sprawiedliwości, że są skazania. Były 2 skazania w sprawie Durham. Ministerstwo Sprawiedliwości no wyjaśnia, no ale raport Millera tak samo nie jest publikowany. Kompletna cisza. Demokraci kłamią sami do siebie. No i to jest, muszą sobie zrozumieć, że to jest jeden z problemów dla Partii Demokratycznej na dzień dzisiejszy i na przyszłość. No, demokraci po prostu, to się zrobiła partia oszukańców. Republikanie, jeżeli dochodzą do wniosku, że co najmniej na papierze Trump ma prawo kandydować na prezydenta i ma prawo być wybierany. Demokraci uważają, że Trump już musi być poza nawiasem społeczeństwa. No i to jest partia demokratyczna, która demokracji nie jest w stanie wprowadzić. Demokraci tylko patrzą na forsę. Tam to chodzi o to tylko, żeby były pieniądze, bo wszyscy czy nauczyciele, czy w przedsiębiorstwach walki z ociepleniem. Tam to jest jedna wielka kolejka po pieniądze, które są drukowane. I im to odpowiada. Republikanie, konserwatyści nie chcą wydawać, no bo nie chcą podatków. Demokraci po prostu chcą podatków, żeby było jak najwięcej, no bo zawsze tam się przy nich pożywią. Ciekawe jest to, że taka murzynka Stacey Abrams, no to ona przegrała i ona najwięcej zaczęła krzyczeć, że nie powinna przegrać i od niej to się zaczęło, że wszyscy wszystko kwestionują i w jej wypadku nawet kongres liczył do tego momentu, dopóki ona nie dostała wystarczająco dużo głosów.
No i to tak jak Stalin mówi, nieważne jest kto głosuje, tylko kto liczy głosy. Także pozmieniali normy, a teraz oskarżają Republikanów i Trumpa o to, że Trump jest oszustem. No, największymi oszustami, no to oni jednak... to są jednak oni, no i środki masowego przekazu. To jest to, że ta maszyna cała, ten establishment, to jest to, co jest bardzo niepokojące. Kto jeszcze został w Ameryce, kto nie stracił jeszcze tego poczucia prawdy, no bo to jest to, że coraz mniej ludzi, ten brak moralności, ludzie już nie rozpoznają, rodzina została zabita, religia została zabita, wiara została zabita, to wszystko zostało rozmydlone, jedyne co zostało to strach, no i w ramach tego strachu po prostu rząd amerykański drukuje, no i nie tylko amerykański, drukuje pieniądze, rozdaje pieniądze, no i przejął władzę nad wieloma ludźmi. Trump przypuszczalnie patriotycznie powie, że nie będzie startował do wyborów 2024, no bo to faktycznie byłoby dużo zamieszania. Na pewno byłby wybrany, na pewno by było z 90 milionów ludzi, ze 100 milionów ludzi by głosowało na Trumpa. No jest nadzieja, że będą głosowali na 90-100 milionów będzie głosowało na przedstawiciela republikańskiego. Demokraci nie widzą rzeczywistości. Demokraci po prostu zrobili jeden wielki bałagan. Nie ma wśród dziennikarzy lewicowych uczciwych ludzi. Oni to po prostu są na smyczy lewaków. No i przedstawiają całą tą sytuację w Ameryce, taka jest. Zobaczymy co będzie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek zindzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że głosujecie, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No bez tego nic nie da rady zrobić. Także głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Obamę czy na Clintona. Popatrzcie się, co się dzieje. Widzicie, co się dzieje. Smród, brud i ubóstwo. Nie jest lepiej. Z każdym dniem jest coraz gorzej. 2022 wybory między prezydenckie są bardzo ważne. 2024 są jeszcze ważniejsze. Zdrowia dla normalnych.